Dobry nauczyciel to skarb, ale dobry nauczyciel dysponujący nowoczesnymi technologiami to już skarb podwójny. Z innowacyjnej metody nauczania, jaką jest nowa pracownia językowa, korzystają już uczniowie w szkole podstawowej numer 4. Te panie przybyły do nas z XIX wieku prosto z pracowni mistrza Jana. Mistrza Jana Matejki, który jest patronem naszej szkoły. Co roku obchodzimy w naszej szkole święto patrona, a wyjątkowo w tym roku reaktywujemy targi matejkowskie. Dzisiaj było kolorowo, bajecznie, słodko. I nowocześnie. XIX stulecie zderzyło się z XXI wiekiem. Jego symbolem jest ta nowoczesna pracownia językowa. Wyposażona w innowacyjne systemy multimedialne, ma usprawnić i uatrakcyjnić naukę języka. W zasadzie możliwości tablicy są nieograniczone, ogranicza je tylko nasza wyobraźnia. Jest to nowoczesny sprzęt, który umożliwia pracę z materiałami interaktywnymi, przeszukiwanie sieci, wycinanie obrazków, wstawianie filmów, notowanie, a także przekazywanie notatek w formie zdalnej uczniom. Ewentualnie uczniowie mogą także pracować zdalnie, używając swoich telefonów lub tabletów i na przykład pisać po tablicy, nie ruszając się nawet z ławek. Nowoczesne urządzenia pozwalają na skuteczniejsze skupienie uwagi uczniów, umożliwiają swobodny i głośny trening wymowy i doskonalenie mowy dzięki dialogom. Uczeń ma więcej swobody i mniej stresu. Zestawy słuchawkowe, które mamy tutaj rozmieszczone po całej klasie, umożliwiają przesłuchiwanie materiałów odgrywanych przez nauczyciela zarówno na komputerze, jak i przekazywanych przez mikrofon. Można także uczniów grupować w zasadzie w dowolne grupy, w pary, w trójki i tak dalej, nie kierując się tym, jak blisko siebie siedzą. Mogą rozmawiać ze sobą, pomiędzy sobą nawet na duże odległości, a nauczyciel ma wgląd w każdą taką parę, może wejść, może posłuchać, może skomentować, może zwrócić uwagę danemu uczniowi, że coś jest nie tak, albo go pochwalić. Także znowu tutaj konfiguracje i możliwości zupełnie nieograniczone. Za 40 tysięcy pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, ławki, krzesełka, wszystko to, z czego mogą korzystać aktualnie nasi uczniowie. To pierwsza taka pracownia językowa w bolesławieckich szkołach gminy miejskiej Bolesławiec i nie ostatnia. Fundusze na stworzenie pracowni w szkole podstawowej numer 4 pochodzą z budżetu miasta.